VAT. Stawki podatkowe pozostaną wyższe, stawki VAT pozostaną wyższe. Prezydent podpisał ustawę, m.in. utrzymującą stawki VAT na poziomie 23,8%. Ustawa zakłada, że powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7% miałby nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki budżetowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje m.in. utrzymanie w 2021 rok stawek VAT na poziomie 23,8%. Ustawa zakłada, że powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7% miałby nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43%. Oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż minus 6%. Ustawa przewiduje ponadto obniżenie od 2021 rok akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Użyteczności Publicznej. Zmiana powoduje przesunięcie 687,2 milionów złotych rocznie od 2021 rok. Nowe przepisy przewidują też podniesienie kapitału zakładowego spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 850 milionów złotych. W tym 850 milionów złotych dla spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei. Chodzi o cztery spółki, które, jak stwierdza się w uzasadnieniu, wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych. Regulacje zakładają też minut. Dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie więcej niż 1 miliardów złotych portów morskich, w tym dla spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia o równowartości 150 milionów euro.